na przykład masz jakieś w ogóle psychofanów? Ktoś do ciebie na przykład pisze tak natarczywie i tak dalej, czy blokujesz takie osoby? Wiesz co, mam psychofan, to tak strasznie brzmi psychofan. Mam jakieś tam osoby, które rzeczywiście dużo do mnie piszą. Z niektórymi mam kontakt taki, bo po prostu się długo znamy, bo mam takich fanów, których, no, z którymi mam relacje takie prawdziwe i są strasznie fajnymi ludźmi, a są tacy, którzy są trochę w swoim własnym świecie i piszą dużo, ale nie mam takich niesympatycznych sytuacji, więc szczerze mówiąc, nawet jeśli to są takie no, tak dużo tych wiadomości, jest to miłe bardzo, że komuś zależy, że ktoś się interesuje twoim życiem, że czegoś od ciebie chce. Mi to sprawia przyjemność, a to też od ciebie zależy, czy odpisujesz, czy nie. Ja jestem, nie jestem tak aktywna, jakbym chciała być, szczerze mówiąc, na mediach społecznościowych. Z braku czasu, a że lubię sama to wszystko robić, sama odpisywać na wiadomości. Czasami po prostu nie mam czasu i tyle. Ale chciałabym nawet więcej i bardziej, bo tutaj jest sporo takich wiadomości fajnych. Okej, okay, a Jack nie jest na przykład wtedy zazdrosny? Musiałabyś się spytać Jacka. Nie wiem. Ale nie ma go tu. Kiedyś go złapiesz, się spytasz. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Sama jestem ciekawa. Czasami jest zazdrosny, czasami nie. On jest taki dziwny, on ma swój świat. Ale poczekaj, jak to dziwne, przecież to jest twój mąż. No tak, ale ja jestem dziwna, on jest dziwny, jesteśmy razem dziwni. Tak się dobraliśmy.